Twoja telewizja. Mazowsze TV. Policjanci z Komendy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego oraz Komisariatu Zbłonia otrzymali dzisiaj 3 nowe radiowozy. Zakup radiowozów możliwy był ze środków finansowych policji przy dofinansowaniu z samorządu terytorialnego. 2 radiowozy dofinansowane zostały przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, które będą wykorzystywane na terenie całego naszego powiatu. 1 radiowóz oznakowany otrzymali przy dofinansowaniu gminy Błonie. Do nas też trafiają prośby od mieszkańców, czy uwagi właśnie, czy kradzież na śpiocha, tak popularna w naszym powiecie, w różnych gminach, także myślę, że właśnie te samochody, które nie rzucają się w oczy, przyczynią się do poprawy przede wszystkim prewencji, właśnie jeśli chodzi o te sprawy kryminalne, rozpoznawcze. No i też odpowiadając na zapotrzebowanie pana komendanta, oczywiście zabezpieczyliśmy w przyszłym roku następne środki na kolejne samochody, także no, taka specyfika pracy, że one się szybko zużywają, a jednak trzeba nadążać i za przestępcami, i za rozwojem techniki, także mam nadzieję, że będą długo i dobrze służyły i zapobiegnie to wielu przestępstwom na terenie naszego powiatu. Radiowozy współfinansowane przez Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego będą wykorzystywane przez policjantów w toku służby na terenie całego powiatu. Ja chciałbym w imieniu własnym, ale przede wszystkim policjantów, serdecznie samorządowcom podziękować za ten dar, który na pewno przyczyni się do zwiększenia poprawy bezpieczeństwa na terenie naszego powiatu. Twoja telewizja. Mazowsze TV.